Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jeżeli jesteś bystrym obserwatorem chorującym na padaczkę, od pewnego czasu zauważyłeś, że roi się od postów na różnych forach, że jeżeli chorujesz na tą epilepsję, chorujesz na tą poważną chorobę, zgłosisz się do neurologa lub innego lekarza, to masz bardzo duże szanse otrzymania skierowania na badania do oceny Twojej zdolności jeżdżenia autem, a konkretnie chodzi o prawo jazdy. I powstaje oczywiście kolejne pytanie, czy możesz jakoś zachować swoje to upragnione prawko, jak dostałeś orzeczenie negatywne? Zapytanie internauty. Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy kategorii B od około 8 lat. Nie miałem żadnego wypadku, żadnej kolizji drogowej, żadnego zdarzenia drogowego. Natomiast początkiem lipca tego roku otrzymałem pierwsze negatywne orzeczenie lekarskie w WOMP-ie. Zostałem tam skierowany na badania decyzją starosty, którego powiadomił szpital neurologiczny. W samym WOMP-ie nie byłem zbadany neurologicznie, tylko musiałem dostarczyć tak zwaną kartę konsultacyjną od swojego lekarza. Termin kolejnego badania wyznaczono mi za 2 lata, na listopad 2014. Zaznaczam, iż stwierdzono u mnie padaczkę. I w związku z zaistniałą sytuacją mam następujące pytanie. Czy mam jakąkolwiek możliwość ubiegać się o wcześniejsze przeprowadzenie badań w WOMP niż wyznaczony mi 2-letni termin? Czy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy powiadomi Wydział Komunikacji o negatywnym orzeczeniu? No, czy też muszę je dostarczyć? Liczę po cichu na to, iż przez zwłokę oraz składanie odwołań uniknę utraty prawka na dłużej niż 1 rok. No a bo wiadomo, że po 1 roku muszę, mam obowiązek ponownego zdawania egzaminu, co stanowi dodatkowy koszt i problem. No, w założeniu oczywiście, że otrzymam w kolejnym terminie opinię pozytywną, bardzo proszę o pomoc. Niestety, przepis mówi wyraźnie, że można Ci wydać prawo jazdy albo przedłużyć okres jego ważności po przedstawieniu opinii neurologa i ta opinia ma potwierdzać brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 2 lat leczenia. Dlatego właśnie WOMP chciał opinii neurologa i wydał orzeczenie negatywne na 2 lata. Natomiast tak prywatnie, wydaje mi się, że kolejne odwołania niewiele wniosą, a jeżeli cokolwiek wniosą, to na pewno nie skrócą terminu tej karencji poniżej 1 roku. Każdy natomiast Twój udokumentowany napad padaczki, szczególnie dokumentowany przez lekarzy, wydłuża termin tego badania o kolejne 2 lata. Odwołania takie z wynikiem pozytywnym są bardzo teoretyczne, no teoretycznie są możliwe, ale z doświadczenia wiem, że lekarze są asekuracyjni i nikt za bardzo nie weźmie na siebie odpowiedzialności za taką hipotetyczną utratę Twojej przytomności za kierownicą oraz jakikolwiek wypadek z tym związany. Generalnie problem osób z padaczką będzie narastał. Lekarze mają od pewnego czasu kontrowersyjny, ale taki prawny obowiązek informowania wydziałów komunikacji po stwierdzeniu u Ciebie napadu padaczkowego lub samej padaczki, czy nawet jakiejś utraty przytomności. Prasa opisuje takie przypadki, zemdlał i nagle utracił prawo jazdy. No i oczywiście co skutkuje to odebraniem prawa jazdy. I nie ma tutaj znaczenia, że jeździłeś bezwypadkowo nawet wiele lat, że więcej wypadków jest przez alkohol niż przez tą nieszczęsną epilepsję. Trudzić się do Wydziału Komunikacji nie musisz. Instytucje takie jak WOMP czy Instytuty Medycyny Pracy z urzędu wysyłają to, no, wyślą to do Wydziału Komunikacji. Wydział Komunikacji, czyli starostwo, samo Cię wzywa do oddania dokumentu. No cóż, na tym w sumie kończę. Akcent dla Ciebie nie jest zbyt optymistyczny. Czujesz to również z listu internauty. Natomiast jeżeli Ty miałeś jakąś podobną sytuację, koniecznie opisz ją tutaj w komentarzu do tego filmiku. Możesz oczywiście zapisać się do mojej strony internetowej badania na prawo jazdy wrocław.com. No, omawiam tam więcej takich różnych dziwacznych sytuacji związanych z utratą upragnionego prawka, nawet takiego, które masz już od wielu lat. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i koniecznie skomentuj ten filmik.